Cześć, z tej strony Zeus. Chciałbym zaprosić Was na kolejny odcinek Rozkminy Taktycznej. W tym odcinku przyjrzymy się pistoletówce Flipside vs Fnatic na mapie The Mirage. Jedynym zawodnikiem wyposażonym w granaty jest Blade, reszta na kewlarach. Flipside decyduje się na podejście pod bombsite A trójką od rampy, dwójką przez domek. Po wybuchnięciu granatów następuje wyjście na bombsite A, zaplantowanie paki na rampę, przejęcie dżungli oraz ustawienie się w bezpiecznych pozycjach z możliwością trade'u. Jedynym supportującym zawodnikiem jest Blade. Jego zadaniem jest zasmołkowanie konektora, następnie splashowanie na wyjście na bombsite A. Rzuca fejkowego decoya, który miał być zamiarem flasha na dżunglę, następnie dorzuca prawdziwego flasha i plantuje bombę ostatecznie na rampę. Cofa się na rampę i holduje właśnie tą pozycję. Kolejny zawodnik to Markeloft. Ustawia się blisko na rampie, wyczekuje flasha od Blade'a. Następnie, gdy on wybucha, wychyla na bombsite A i wraz z elektronikiem udaje się w kierunku dżungli. Po wybuchnięciu kolejnego flasha zajmuje dżunglę oraz ustawia się właśnie w tym miejscu, boostując elektronika i wyczekując ewentualny push z okna. W momencie, gdy smoke przygasza się na konektorze, decydują się na zajęcie okna oraz ewentualnego patrzenia z dżungli wejścia od konektora. Kolejnym zawodnikiem jest Electronic. Jest tak zwanym cieniem Markelofa, second entry. Jego zadaniem jest tradowanie zawodnika CT, który miałby zabić Markelofa. Po zajęciu dżungli oraz wygaśnięciu smoka na konektorze mają za zadanie sprawdzić okno oraz właśnie zająć tą pozycję, przez co mają ułatwienie w holdowaniu również konektora. Waylander w trakcie tej taktyki udaje się do domku. W momencie, gdy zawodnicy z rampy łapią kontakt na dżungli, wychyla on również z domku w celu pomocy zajęcia właśnie tej pozycji. Jego zadaniem jest głównie stanie właśnie w tym domku i wywarcie presji na zawodnikach CT. Co ciekawe, Waylander dopiero wychyla w momencie, gdy World Edit przeskakuje mu z domku na ninja. Wówczas zawodnicy CT koncentrują się właśnie na World Edicie, a Waylander ma łatwiejszą możliwość w reagowaniu oraz trafienia zawodnika CT skupiającego się właśnie na zawodniku zeskakującego z domku. A World Edit za to ma dosyć niewdzięczną rolę, ponieważ ma za zadanie baitować zawodników CT oraz skupić jak najwięcej uwagi na sobie. Zeskakuje on z domku A na ninja, żeby sfokusować zawodników z dżungli właśnie na sobie. Następnie zajmuje właśnie tą pozycję i próbuje utrzymać się przy życiu do końca rundy. Dosyć prosta taktyka Flipside, a jednak bardzo skuteczna. Ciekawym rozwiązaniem dla CT było odbijanie bombsite'u, a właśnie od strony respa CT. Gdyby oni właśnie zgrupowali się w tym miejscu oraz odbijali bombsite właśnie tylko i wyłącznie z tego miejsca, ewentualnie osoby z shorta, który po prostu by strzelał na długi dystans oraz łapał zawodników z dżungli wychylających na bombsite A. Ponadto Crims zagrywa w tej rundzie z Nade'em i ciężko po prostu zawodnikom Fnatic odbić ten bombsite, nie mając smoka na pakę oraz możliwości defowania właśnie w tym smoku. To było wszystko z mojej strony. Zapraszam do subskrypcji, do polubienia mojego fanpage'a. Dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka. Cześć!